Dzień dobry, szanowni państwo. Ja sam troszkę w to nie dowierzam, ale takie są fakty. Dziś już 30. odcinek serii Wszystko Gra. Odcinek poświęcony instrumentowi, który najczęściej jest określany słowem kalimba. On ma też inne różne swoje nazwy, jest też sporo jego wersji. Pokażę dzisiaj, szanowni państwo, różne wariacje, różne opcje tego instrumentu, zatem i różne jego brzmienia. A na koniec zaprezentuję utwór Stroiciel Lasu wersja 21, który właśnie został wykonany między innymi z wykorzystaniem kalimby. A i też obrazek będzie do tego utworu, ale to o tym już powiem potem. Czołówka i jedziemy z odcinkiem. Szanowni państwo, kalimba albo, właśnie tu mam ściągę, zanza albo mbira, canca, kanca, nie wiem jak to się wymawia, insimbi, kalimba, właśnie to jest ta nazwa najczęściej przeze mnie używana w kontekście tych instrumentów. Ja jestem prostym człowiekiem i mnie jedna nazwa w sumie wystarczy, być może to jest muzykologicznie jakiś błąd. Ale co jest ważne, szanowni państwo, kalimba jak działa, no to właśnie, o teraz powiem, kalimba działa tak, że są sobie takie blaszki, one są przyczepione mocno w jednym miejscu i jak szarpiemy blaszkę, to się wydobywa dźwięk. No i właściwie tutaj jest cały mechanizm wydobywania dźwięku opisany. I szanowni państwo, kiedy zacząłem grać na kalimbie, to sobie uzmysłowiłem, że pierwszy kalimbo-podobny instrument miałem już w szkole podstawowej. Na pierwszy ogień taka prawdziwa afrykańska kalimba. Aha, dzisiaj właśnie jeszcze zapomniałem powiedzieć. Dziś zaprezentuję kalimby, które mają pudła rezonansowe, bo będzie jeszcze drugi odcinek poświęcony kalimbom i wtedy będą takie deseczki z blaszkami, a dzisiaj są takie pudełeczka z blaszkami. Zatem taka kalimba afrykańska, bardzo prymitywnie wykonana. Te blaszki to właściwie są takie druciki, wyklepane młotkiem, może by były takie bardziej płaskie. Tu są takie dodatkowo jeszcze dodatkowe elementy brzęczące i na tej kalimbie jak się gra, to ona jeszcze dodatkowo tak właśnie brzęczy, szumi. Co ważne, ta kalimba dotarła do mnie w wersji nienastrojonej. Ja do dziś jej nie nastroiłem i postanowiłem na razie jej nie stroić. Jakoś nie podoba mi się takie nietypowe brzmienie tego instrumentu. Taką troszeczkę lepszą wersją podobnie brzmiącego instrumentu kalimbowego jest ten egzemplarz. Wykonany w Polsce, ale z egzotycznego drewna. Blaszki są wykonane z wysokiej jakości stali sprężynowej. I tu dodatkowo są takie metalowe kółeczka, które też właśnie dają taki efekt szumiąco-brzęczący. I też troszkę nie stroi. Czy ta tylko troszkę, tamta bardzo. I na tej kalimbie można grać też grzechocząc, potrząsając nią, można grać jednocześnie rytm i melodię. No dobra, niech będzie teraz taka kalimba, w której rezonator został zrobiony z tykwy. I tu dodatkowo są jeszcze takie otworki po bokach, dzięki którym można robić efekt vibrato. (Śmiech)
tu taka chińskiej produkcji kalimba. Teraz bardzo dużo jest na rynku takich właśnie nie do końca dobrej jakości instrumentów, ale to jest przykład na to, że i te chińskie czasem potrafią całkiem nieźle brzmieć. Tu też są dodatkowe otworki do efektu vibrato. I można też vibrato robić właśnie zasłaniając ten otworek w pudle rezonansowym. I jeszcze jedno pudełeczko, takie dość nietypowe, dosłownie drewniane pudełeczko. Zamiast blaszek patyczki po lodach, kredki, trzy śrubki, kawałek deseczki. To taka kalimba, którą kiedyś zrobiłem przy okazji innej serii. Gdyby ktoś z Państwa chciał podobną drewnianą kalimbę wykonać, to ja w komentarzu wrzucam link do filmiku, w którym właśnie prezentuję, jak zrobić takie coś. I ostatnia na dziś kalimba. Kalimba, która ma pudło rezonansowe z kokosa. To jest, szanowni Państwo, bardzo słabej jakości instrument. Takie kalimby, nie wiem, czy nadal można. Kiedyś można było dostać w sklepach tak zwanych afrykańskich, czyli w sklepach oferujących takie niby pamiątki z Afryki. Coś, co zostało stworzone bardziej do tego, żeby ładnie, no jakoś tam wyglądało na półce, ale szanowni Państwo, ja właśnie uważam, że nawet te źle brzmiące instrumenty mogą być przydatne. I ta kalimba posłużyła do nagrania utworu, który kiedyś był czołówką radiowej adaptacji powieści, która była emitowana w polskim radio i przez 25 dni codziennie na początku odcinka właśnie leciała melodia z tej kalimby. I ja, szanowni Państwo, ten utwór właśnie, który się nazywa Stroiciel lasu, odgrzebałem, zrobiłem go na nowo, w trochę innej wersji, dołożyłem troszkę elektroniki i wyszło coś takiego, co określiłbym jako takie klimaty liquidowe. Jest taki gatunek muzyczny liquid. Tak mi się wydaje, że to, co stworzyłem, jest właśnie w tym stylu. Jeśli ktoś może to potwierdzić w komentarzu, to będę wdzięczny. Ja nie za dobrze się znam na gatunkach muzycznych, więc też jeśli ktoś powie, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z liquidem, to też będę wdzięczny za informację. I obrazek do tych dźwięków, szanowni Państwo, ponownie z lasu, tu nieopodal miejsca, w którym mieszkam. Operatorem kamery był Marcin Tomczyk z zespołu Sliver. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Kolejny raz jestem w lesie. W serii Wszystko Gra byłem już w lesie wczesnowiosennym, byłem w lesie letnim. Teraz będzie las jesienny. Zapraszam do słuchania i oglądania. Utwór pod tytułem Stroiciel lasu, wersja 21.